Cześć. Cześć, jestem Asia. W SF-ie zajmuję się właściwie tym, co trzeba, co aktualnie trzeba. Cześć, jestem Radek. W SF-ie zajmuję się festiwalem BOS. Cześć, jestem Mateusz i w Studenckim Forum odpowiadam za projekt The Business Festival. Cześć, jestem Sara, jestem w Studenckim Forum już prawie rok. W tym roku koordynuję BOS-a. Cześć, jestem Ola i w Studenckim Forum Business Center Club jestem koordynatorem do spraw fundraisingu. Czyli zajmuję się tworzeniem strategii finansowej regionu, pozyskiwaniem partnerów, tworzeniem ofert handlowych. Co jest wartością SF-u? Ludzie. Ludzie, którzy mogą tworzyć. Na pewno wartością SF-u są ludzie, z którymi możecie tworzyć projekty na skalę ogólnopolską. Możecie nauczyć się wielu ciekawych umiejętności, to co Wam się przyda w pracy, w dalszym życiu, a także możecie nawiązać z nimi przyjaźnie na całe życie. Czego się nauczyłem w SF-ie? To bardzo dobre pytanie i odpowiedzią na to jest definicja inżyniera XXI wieku, bo inżynierem jest osoba, która nie tylko ma wiedzę techniczną, ale także potrafi połączyć to z socjologią, psychologią i naukami o człowieku, tak żeby wykorzystać to w dalszej działalności swojej, w szczególności w biznesie. Te wakacje szukam pracy jako PR-owiec. Generalnie mam zamiar wybrać się też na kilka spontanicznych podróży autostopem. A tak poza tym będę oscylować między moim mieszkaniem a domem. Moje plany na wakacje to zdobycie tytułu mistrza Wawelu w szachy. Planuję remont, planuję pracę, a poza tym zobaczymy. Może jakieś krótkie wakacje. W każdym razie przede wszystkim bieganie z wałkiem, szpachlowanie, tego typu rzeczy. Cześć, to znowu ja. Przynajmniej wakacje, a po wakacjach rekrutacja. Nie przychodźcie. Nie będziecie spać po nocach, będziecie się stresować, że coś nie wypali, że nie będzie tylu osób, ile ma być, albo że będzie za dużo i co z nimi zrobić. Nie ma co. To jest błąd wypowiedzi. Serdecznie zapraszam Was do aplikowania do Studenckiego Forum Business Center Club. Najbliższa rekrutacja rusza już w październiku. Można się tu wiele nauczyć i naprawdę poznać wspaniałych ludzi. Zapraszam. Polecam organizację wszystkim osobom, które chcą się rozwijać i chcą motywować się. W takim środowisku nie wyobrażam sobie innego w Krakowie. Październik już blisko, dlatego Twoją szansą na dalszą przyszłość jest aplikowanie do SF-u. A on jeszcze nie jest inżynierem. Teraz było dobrze? Widzimy się w październiku.